My w Sejmiku Województwa Opolskiego już od kilkudziesięciu lat budujemy koalicję zawsze na wzajemnym zrozumieniu, budujemy na wzajemnym poszanowaniu i koalicję, która jest przewidywalna przede wszystkim dla partnerów wewnątrz koalicji, ale też chcemy zawsze, żeby ta koalicja i to, co robimy, było przewidywalne dla naszych mieszkańców. Więc szacunkiem do wszystkich koalicjantów zawsze też podchodzimy, jeżeli chodzi o zmiany osobowe, jeżeli chodzi o propozycję tego, co każdy z koalicjantów wewnątrz własnego grona uzgodnił i nam przedstawia pozostałym koalicjantom. Chciałbym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować panu marszałkowi Stanisławowi Rakuszemu za to, że towarzyszył nam przez ostatnie lata w tej wspólnej pracy. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze wspólne tematy do realizacji, dlatego że wielką wartością każdego człowieka jest to, jakie zdobył doświadczenie, jakie ma kompetencje, jak może pomóc innym ludziom, dlatego że przez te wszystkie lata pracy w samorządzie pan marszałek Rakoczy poznał potrzeby ludzi, poznał to, jak powinno się zarządzać z potrzebami ludzi, w jakim obszarze my możemy naszym mieszkańcom służyć. Panie marszałku, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nasze drogi się jeszcze skrzyżują we wspólnej pracy.